Cześć, z tej strony Mike, witam Was w kolejnym odcinku serii Mike's Workshop. Dzisiaj na warsztat biorę giełdę WU, czyli WU Exchange, WUX. Przejrzymy sobie funkcję giełdy, popatrzymy, co można na niej robić i jakie kryptowaluty na niej są, w jaki sposób tradować, czy możemy ją jakoś w jakiś sposób konfigurować. Taki krótki tutorial dla wszystkich, którzy chcą zapoznać się z tą giełdą. Zaczynamy! Oczywiście na początku, jak zawsze, krótki disclaimer, a właściwie parę disclaimerów, bo stwierdziłem, że troszeczkę tutaj pozmieniam. WU jest partnerem kanału Mike Satoshi, a więc potraktujcie ten materiał jako materiał sponsorowany, jako reklamę. Jeżeli ktoś ma z tym problem, to w tym momencie powinien wyłączyć ten odcinek. To po pierwsze. Po drugie, pamiętajcie, że handlowanie kryptowalutami i ogólnie obracanie się w sieci kryptowalut wiąże się z ryzykiem, tak jak w każdych aktywach na rynku finansowym jest ryzyko utraty środków, więc jeżeli nie jesteście gotowi, to nie powinniście się za to brać. Pamiętajcie o tym, żeby inwestować tylko tyle, ile jesteście gotowi stracić. Wiem, że to może głupio brzmi, ale jednak lepiej przestrzec ludzi. Najpierw wiedza, a później działania. Także tyle, jeśli chodzi o disclaimer. Teraz przejdźmy sobie do samej giełdy. Giełda WU. Sam projekt WU już był przedstawiany na moim kanale, był także wywiad z Jackiem Tanem, współtwórcą tego projektu. Teraz zajmę się samą giełdą, pokażę, jak ona wygląda. Giełda dosyć ciekawa. Co ciekawe, projekt WU jest dostawcą płynności dla takich giełd jak Binance, dla takich giełd jak KuCoin, a dodatkowo sam projekt jest dosyć ciekawy. Krótkie wspomnienie o projekcie, parę informacji o coinie dla wszystkich osób, które jeszcze o projekcie WU Network, oczywiście skrót WU, WOO, które o tym wcześniej nie widziały. Przechodzimy sobie do desktopa. Cena w obecnej chwili 53 centy. Dodatkowo, jeśli chodzi o pozycję, jest to token oczywiście na Ethereum. Wszystkie podstawowe informacje. Maksymalne supply to 3 miliardy. 3 miliardy. Jest token palony, kurs za ostatnie 180 dni. Tak wygląda, było wybicie, było ATH, później powrót. Maksimum historyczne $1.78, minimum historyczne według CoinGecko 2 centy. Jeśli chodzi o rynki, niedawno WU weszło na Binance, jest na Binance, jest na Gateiono, Uniswapie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przejdźmy teraz do samej giełdy. Jeżeli wejdziecie na giełdę, jeszcze zanim się zalogujecie, macie do wyboru standardowy widok, macie do wyboru widok zaawansowany, a macie także widok w pełni customizowalny, można sobie dowolnie. Ja już jestem na giełdę zalogowany. Mamy konto, trzeba oczywiście przejść proces KYC. Jeżeli zobaczymy sobie interfejs, to mamy na początku kilka podstawowych informacji. Informacje o koncie. Jak e-mail, identyfikacja, weryfikacja. Mam w tej chwili weryfikację pierwszego poziomu. 2 BTC wypłat dziennie. Ilość środków, które tutaj mam. Trading fee, które mam oczywiście także przez API trading fee, maker i taker. Jak widzicie, prowizje są zerowe. Informacje o pozostałych, o wallecie, o marginie, o bezpieczeństwie itd. itd. Jest program referencyjny. Tak to właśnie wygląda. Jeżeli przejdziemy sobie do samego tradingu, to oczywiście widoki możemy tu sobie w dowolny sposób konfigurować. Giełda jest w pełni konfigurowalna. Jak widzicie, te wszystkie okna można sobie dowolnie ustawiać. Możemy je sobie blokować. Możemy dodać sobie różnego rodzaju, zobaczcie, widok standardowy, zaawansowany. Proszę bardzo, widok zaawansowany. Od razu mamy większą, mamy głębokość rynku. BTC do USDT, ETH do USD. W dowolny sposób można to sobie konfigurować, jak ktokolwiek woli. I zobaczcie, tu mogę się przełączać pomiędzy widokami, czyli na jednym widoku mogę mieć coś takiego, na drugim jeszcze coś innego. Muszę to odblokować, żeby zmienić rozmiar okna. Jak komu pasuje, tak sobie konfiguruję, tak krótko mógłbym to podkreślić. Lista walut. Dowolne okna, w dowolny sposób można to przesuwać oczywiście w obrębie przeglądarki, a dodatkowo możemy tworzyć sobie widoki. Zobaczmy jeszcze widok custom i tak naprawdę do tego widoku custom możemy dodać sobie widget, zobaczcie na przykład order book i moglibyśmy na przykład mieć order book i proszę bardzo kolejny order book, tu jest BTC USDT,
Tu mamy na przykład ETH USDT, tu mamy na przykład sobie, tu mamy sobie na przykład WUDO USDT, a możemy dodać sobie do tego jeszcze na przykład wykres, akurat nie o to mi chodziło, chodzi mi o wykres, czyli chart, i możemy sobie dodać, jeżeli mamy ochotę, wykres Bitcoina do USDT w dowolnym interwale. Przełączamy się pomiędzy widokami, co nam pasuje. Oczywiście to się wczytuje przez chwilę. Giełda to zapamiętuje, możemy to poblokować. Możemy więcej tego zrobić. Co nam tutaj pasuje, co możemy dodać? Order book, wykres głębokości. Proszę bardzo, wykres głębokości. Tak to właśnie wygląda. To jest też order book, jak głębokie są pozycje. Omawiałem to w odcinku kryptowaluty, jak zacząć. Przechodząc dalej, tak, wejście X, wejście Y, pozycje, ordery, historia handlu, lista obserwowanych. To też można sobie tutaj, zobaczcie, dodać do watchlisty, jeżeli ktoś chce. I dodatkowo jeszcze oczywiście data panel. Tu możemy sobie, proszę bardzo, możemy sobie też z różnych giełd podglądać. W pełni konfigurowane, aczkolwiek większość osób będzie pewnie korzystać z tradycyjnego widoku, który znamy z różnych giełd. Można dodawać wskaźniki, to jest napędzane przez TradingView. Wskaźniki, różnego rodzaju świeczki, jakie chcemy, możemy sobie porównywać różnego kryptowaluty wskaźniki. Też możemy dodać, jeżeli ktoś ma ochotę, przykładowo RSI, jeżeli ktoś ma, chce dodać, proszę bardzo, pojawia się wszystko to, co w standardowej wersji TradingView jest tutaj dostępne. Jeżeli mamy ochotę, to sobie zamknąć. Jeżeli mamy ochotę, to zamknąć. To zaraz zobaczę, czy ja mogę to w jakiś sposób zamknąć ten rynek. Muszę to zobaczyć i teraz zamykamy cyk. I proszę bardzo, ETH wykres. ETH do USDT, dowolnie konfigurowalne. Ale to nie są wszystkie funkcje giełdy WU, ponieważ możemy przejść do swojego portfela. Z poziomu giełdy dostępny jest staking. Dostępny jest staking. Tu są tokeny, tu są transfery. Jaka ilość jest tokenów? Oczywiście to jest nasza zakładka wallet. Równowartość w USDT, równowartość w BTC. Można sobie wyłączyć te. Dodatkowo, jeżeli mamy jakieś tak zwane dust, czyli resztki, możemy przekonwertować to do WU, tak? Czyli mógłbym sobie zamienić DODO na WU. Tu jest właśnie ten staking. Ja w tej chwili tokeny WU stakeuję. Krótkie informacje o stakingu. Jeżeli stakeujecie powyżej 1800 WU, 1800 i więcej, to wasze maker i taker fee na manualnym handlu wynoszą 0. Jeżeli chodzi o API, to na API maker jest 0, taker jest 0,05%. Oczywiście tutaj prowizja z referencji też wzrasta. Nie mając nic, mamy 0% na makerze na manualnym handlu, 0,05% na takerze, 0,02% na makerze na API, 0,05% na takerze na API. Oczywiście mając 600 tysięcy WU, mamy zerowe, całkowite WU fi. Tak naprawdę od 12 tysięcy WU to już są niewielkie wartości. Jak ktoś na API nie handluje, to wystarczy 1800 WU. Można, żeby ta wiadomość się więcej nie pokazywała. Kolejne informacje, oczywiście dziennie, ile się dostaje. Obecny roczny yield, czyli zysk 11,21, to jest bazowo 7,77 plus mnożnik za Diamond Hands plus Trade Arcade, czyli generalnie takie rzeczy tutaj się można sobie zdobywać. No i teraz, jak widzicie, base rate w moim przypadku jest 1,02, obecny yield 5,77, do tego Diamond Hands 0,16 i dodatkowo jest trade. Ja akurat nie tradowałem tutaj, więc nie ma. I tu ja od razu pokazuję, w której półce jestem. Wszystko jest wyjaśnione, im dłużej trzymasz, tym lepiej, tak? Teraz darmowa wypłata. Na nie posiadając WU jest 0 wypłat dziennie, posiadając tier 1 jedna wypłata, posiadając tier 2 dwie i tak dalej, nawet do 25 wypłat dziennie. Jest oczywiście automatyczne zbieranie odsetek, także ja sobie to stakeuję. No i generalnie rzecz biorąc, mogę w każdej chwili to sobie odstakeować. Nagrody wysyłane są do naszego uleta. Tutaj mamy rynki i możemy sobie wyszukać rynki. Są rynki oczywiście spot. WU wspiera 88 par tradingowych. Wszystkie najpopularniejsze kryptowaluty. Tutaj są Bitcoin, Ethereum, WU, Binance Coin, OneInch, Aave, ADA i tak dalej, i tak dalej. Nowe waluty są cały czas dodawane. Jest Bitcoin SV. Co ciekawe, zobaczcie.
Seller Chili's Compound, Dodo, Dogecoin jest także. Wszystkie te typowe, topowe kryptowaluty, a także mniejsze są tutaj dodawane i pojawiają się cały czas co chwili nowe. Podawany jest oczywiście wolumen 24-godzinny, to jest 799 milionów dolarów. Centrum wsparcia to jest oczywiście must have każdego początkującego. Tu masz pełne wsparcie, jak rozpocząć ogłoszenia i warunki, program stakingu i referingu, depozyty wypłaty, spot margin trading, a także identyfikacja, dodatkowo współpraca biznesowa. Wszystkie informacje tutaj są dostępne, możecie wysłać ticket do supportu. Wracając jeszcze do ostatnią rzeczą to są events, czyli różnego rodzaju eventy, które się tutaj pojawiają, które są, przykładowo możecie tradować PERP i wygrać 1000 dolarów w loterii. Woo Ventures tak robiło Drop Dodo, to ja oczywiście dostałem, tak, Didyx dochodzi i te wszystkie podstawowe informacje, które są tutaj dostępne. Nie omieszkam wspomnieć też, wchodząc sobie na Twittera, mamy tutaj Woo Network Poland i Woo Network. Woo Network to jest oczywiście podstawowy, główny kanał komunikacji. Wszystkie socjale są na Linktree, macie Twittera, Telegrama, Discorda, o Discordzie za chwilę jeszcze parę słów. Instagram, Reddit, LinkedIn i Medium. Wszystkie podstawowe informacje są tutaj, ale dodatkowo jest także polski oddział WU. Także słuchajcie, tutaj możemy, jest polski Telegram. Proszę bardzo, choć ostatnia informacja, że Binance wylistuje, 6 lutego Binance wylistuje WU, ja to też podawałem, podawane są tweety. Także to są podstawowe kanały komunikacji, jest polska społeczność WU. Jest także Discord, który Wam pokrótce tutaj chcę pokazać, bo fajne informacje są na Discordzie WU. I teraz wchodząc, ja przeciągnę sobie Discorda, wchodząc na Discord WU, słuchajcie, możecie między innymi dzięki DAO głosować na różnego rodzaju propozycje. Tu jest przydzielenie roli, musicie podać swój identyfikator w tym pokoju i wtedy możecie sobie można powiedzieć, tu są ogłoszenia, możecie głosować, dokonywać głosów. Także Creating Woo Options with Theta Nuts, tak, przeszło 86% zagłosowało, podawane są statystyki, ja też biorę udział w tych głosowaniach, także kolejna, tworzenie właśnie tych opcji, tu akurat chyba nie głosowałem, w tym mogło mi to przegapić, tu na pewno głosowałem, rozszerzenie płynności dla Uniswapa w wersji trzeciej, przegłosowane 89%. To jest w jaki sposób spięty jest Discord z programem stakingu, czyli możecie sobie stakeować tutaj, w tym miejscu możecie stakeować sobie na WU i podając identyfikator możecie głosować na różnego rodzaju propozycje na Discordzie. To jest świetna sprawa, bardzo mi się to podoba. Przechodząc sobie do krótkiego podsumowania, giełda jest bardzo fajna, bardzo intuicyjna. Oczywiście minimalna ilość wiedzy, minimalna ilość, można powiedzieć, jakichś tam podstaw kryptowalut jest potrzebne. Ekosystem WU się rozwija i nie ukrywam, że zachęcam Was do zapoznania się przede wszystkim z wywiadem z Jackiem Tanem. Oczywiście wywiad jest w języku angielskim, ale myślę, że angielski jest na tyle prosty i przejrzysty, że nie będziecie mieli problemu ze zrozumieniem tego wywiadu. Dodatkowo jest to o samym ekosystemie WU. Jeżeli wejdziecie sobie na mój kanał Mike Satoshi, zaraz wam to pokażę, i wejdziecie sobie w wyszukiwarkę filmów i wpiszecie sobie WU, to macie tak naprawdę jeden wywiad i jeden film. Pierwszy film opublikowany 3 miesiące temu o WU Network, czyli łączenie świata CeFi i DeFi. Dodatkowo wywiad w Warszawie byłem z założycielem Jackiem Tanem, współzałożycielem WU Network. Także to też jest, jeżeli kogoś zainteresował ten materiał, to też jest coś, co polecam obejrzeć, żeby zapoznać się dodatkowo. Słuchajcie, o czym jeszcze chcę wspomnieć, nie będę Wam tego pokazywał, bo to będzie temat kolejnego odcinka. To jest oczywiście WuFi, czyli zdecentralizowana giełda. Będzie można sobie też oczywiście z tego korzystać. Może ja tylko, to jest oczywiście fi.wu.org. To jest zdecentralizowana giełda.
która działa oczywiście na Binance Chain. Ja mam może tylko krótki widok, taki sneak peek można powiedzieć. Zdecentralizowana giełda, można swapować, można zarabiać, można stake'ować i dodatkowo oczywiście możecie stake'ować WU. I dodatkowo jest też dashboard, podłączacie poprzez wallet, możecie przez MetaMask, możecie przez Wallet Connect lub przez Binance Chain Wallet. Tu macie różnego rodzaju, zobaczcie jakie tutaj w różnych parach, jakie jest API. Także generalnie rzecz biorąc, tak to wygląda całkowita ilość środków zablokowanych w WuFi, to jest 4 miliony, przepraszam, dolarów. To taki sneak peek, bo tym tematem zajmę się w kolejnym odcinku. Zasadniczo z mojej strony to jest tyle. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zadajcie je pod tym odcinkiem. I zasadniczo to tyle. Cóż mogę jeszcze powiedzieć? Podobało Wam się? Łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się i do następnego razu.